Siema, siema, wyszło demo nowego co-op roguelike'a. Także zobaczymy. Ludzie widziałem, że porównują tę grę do multiplayer Hadesa, czy tam co-op Hadesa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy ja mogę to skipnąć? Chyba nie. Dobra, jestem w gierce. Spacja dasz. Lewym bijemy sobie. Gameplay wygląda całkiem fajnie. Graficznie też jest spoko. Idziemy tutaj. Czyli na te poziomy przechodzimy jakby. Okej. Oj, mina. Jest pierwszy mobek. Aha, okej. No niedobrze idzie. Dobra, uniknięty. Trzeba najpierw zobaczyć, jakie te mobki mają ataki. Ability upgrade. I co my tu mamy? Mogę gdzieś przeczytać, co to daje? Kurde, nie mam pojęcia. Dobra, aha, i teraz. Light attack jest mocniejszy. Q jest mocniejsze. I dash. Nie, dawaj light attack. Rozumiem, że jak padnę, to pewnie od nowa. Water dostanę. Nie wiem, co to jest water. Ale zobaczymy. Dobra, tu jest mina. Co robił dziki? I szarżują. Aha, dobra, przez całą mapę. Dobrze wiedzieć. I są trapy. Dobra, mam 5 HP. A nie mam pojęcia, jak się tu uleczyć. Dzik jak przywali w ścianę, to ma stuna. Robią te mopki. Też takie o, dasza mają. Szarżują to jakby. Dobra, mamy to. Water. Zdaje water. Nie wiem. Ale ja bym chciał się healnąć. Jak tu się healnąć w tej gier? To mam 5 HP. Jestem na hita. Może? Nie, nic nie znalazłem ciekawego. Jest jakiś mieczek, ale to atrapa. I dostanę golda. Jak zrobię ten pokoik, ale będzie ciężko, bo mam 5 HP. Za dużo HP straciłem na początku. Co robi ten mobek? Okej, strzela. Tyle? A, i ucieka. Okej. Mobki też dostają... O Jezu. Zablokowałem się o filar. Dobra, czyli mobki też dostają damage od trapów, więc można je lurować na trapy. Co to jest? Jakieś drzewko. Tylko, że ja nic nie zdobyłem. Zdobyłem wodę. Którą nic chyba aktualnie... O, do tego jest woda, dobra. O, dostaję 1 HP za każdego rooma. Dawaj. Revive, total max health. O, 5% szansy, że będzie heal w pokoiku. Dobra, git. Mamy to. Dobra. Robiłem pierwszy run. Czy to był taki jakby tutorial? Tu mamy postacie. Speed precise. A ten, o kurde. Warrior. Ja wolę tego. Ziomeczka. Chyba. Co tu mamy? Dobra. Bronie. Rozumiem, że bronie możemy ulepszać za różne tutaj rzeczy, które zbieramy w dungach. Ten ziomeczek. A, pytania, coś tam. No. Co to? Aha, to jest to, okej. To już ogarnąłem, co to jest. Jeszcze jeden ziomeczek tutaj jest. Czyli jest kompendium wszystkiego. Odkrywamy to i później jest info na temat tego. A tu idziemy dalej, tak? Difficulty. Pierwszy poziom. I rozumiem, że wchodzimy tutaj. Dobra. Gierka wygląda ciekawie.
No ale to jest demo, więc pewnie content też będzie ograniczony, nie? Dobra, jest żabka. Ja mam póki co tylko autoataki. Dobra, żabka umarła. Mam żabkę i dzika. Dzik niech sobie leci. A, przywalił dzik. Mamy żabkę. I dzik. Przywali, przywali. Dawaj. Dobra. No. I teraz fajnie poszło. Mamy czerwone albo to. Biorę czerwone. Co 8 sekund mój heavy attack pali. Co 8 sekund spell podpali. Immolate. A, czyli... Nie no, to dawaj to. Heavy attack. W ogóle muszę zobaczyć, co robi heavy attack. Okej, cool. To jest też taki dash jakby? Bardzo możliwe. A heavy attack jak dała? Okej, nie używałem tego w ogóle. Ale tutaj mamy Fairy Embers, a tutaj mamy Elite Enemy i Crystal Shardy. Dawaj, idziemy po Elite Enemy. Pewnie się przez to wywalę. Ale zobaczymy. Są trapy. No ja tam muszę wejść. Aha, dobra, już wiem jak to działa. Okej. Żeby trap się odpalił, trzeba stanąć na to dziadostwo. Jest Elite Enemy? To nie jest Elite Enemy. To jest Elite Enemy chyba. Dobra. Go sobie. Te mobki się tu cały czas respią, bo muszę tego żabulca zabić, żeby one się przestały respić. Wow, ale on bije. Dobra, żabulec padł. Ja też zaraz padnę. No, mamy to. 20 shardów. Ty, jakiś NPC chyba. Poka. Secret Shop. A ja golda nie mam. Itemy można sobie kupić. Mam 20 golda, on to nie kupi nic za to. Bo tu chyba też nigdy nie było golda, nie? Nie. O, i tu jest jakiś altar. O... Aha. Czyli minus 70% health'a, ale dwa hity w każdym roomie, tak jakby nie dostanę ich. A dobra, zobaczymy. Ile będę miał health'a teraz? 15. Nie wiem, czy to było dobre. Swords in the stone. Gold. To jest znowu Elite Enemy. Dawaj golda. Nie chcę chyba Elite Enemy na razie. Dobra, czyli dwa hity. Jestem bezpieczny. Dobra, jedna żabka poszła. Druga żabka poszła. Okej. Co ja tutaj mam? Nie mam pojęcia. Nie ma nigdzie heala żadnego. A ja i tak chyba nie mogę mieć więcej HP, no. Co tu mamy? Pale Blessing. Ciekawe jak długie są te dungeony. Okej, tu coś jest. Pyk, pyk. Dobra, jeden padł. Drugi padł. Fajnie by było nie dostać żadnego hitka. A i tyle. Dobra, mamy ability upgrade. To golda albo coś tam. Biorę coś tam. Stagger. Mój lewy atak. Mamy Stagera. A tu co mamy? Secret Shop znowu. Mana Church. Tu biegam.
O, Kersa mi zdejmie. Poka. Kupiłem. Zarąbiście. Mam 2 hity cały czas i 40 HP max. Kozak. I teraz będzie dużo łatwiej. No i tutaj mamy Elite Enemy Fireble. Dobra, idziemy po Elite Enemy. Ja mam 40 HP plus 2 hity dostanę, nic się nie stanie. Będzie ok. Powinno być dosyć łatwo. Oła. Dawaj, żabulta najpierw. Ajajaj. Kurde, ciężko to będzie, bo... Dobra, padł. Padł. O 20 HP straciłem. Dawaj to, fejta. Critical hit. Dobra, dawaj to. Krytysku. Tu było tyle problem, że te dziki szarżowały i odpalały te trapy. Ty jeszcze tu jest? Nie. Dobra, można iść dalej. Jakiś event tu będzie chyba. Oka, co się dzieje? Jakieś kryształy mam. Jakie kryształy? Tutaj. Nie. Dobra, jeden. Kurde, kolejne kształki. Nie wiem, no to nie jest takie łatwe z tymi kryształkami. Rozumiem, że te kryształki chyba mobki spawnują. Jak ich nie rozwalę. Dobra. No i... porobił mnie dzik. Bo wskoczył na trapa i dostałem hitka. No, z tymi trapami... to jest o tyle ciężko. Aha, nie mam tego, okej. Okay. Coś tu mogę? Treasure albo War. Hit harder, move faster. Find artifacts. Dawaj to. Potrzebuję znowu tej wody całej, żeby coś tu odblokować. Czyli na razie nic tutaj nie zrobię. Trzeba będzie zbierać dalej. Bla bla bla. Okej. Dobra, no to póki co tyle. Gierka wygląda dosyć ciekawie. Tu jest jeszcze kilka postaci i kilka broni do odblokowania. Pewnie będę próbował sobie to odblokować. No i tyle.